Służba więzienna jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa, komplementarnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa, trzecią największą uzbrojoną formacją mundurową w Polsce, w pełni mobilizowaną na czas konfliktu zbrojnego. Dlatego dzisiaj to wszystko, co państwu powiem, jest tak ważne z punktu widzenia państwa. A służbę więzienną, szanowni państwo, ale szerzej nawet spojrzeć, cały polski system penitencjarny czeka rewolucja. Znaczna część jednostek penitencjarnych w Polsce pochodzi z XVIII czy z XIX wieku i stąd podjęliśmy takie wytężone prace nad zmianą tego systemu i będziemy chcieli zastąpić wiele mniejszych jednostek dużymi nowoczesnymi więzieniami. I w wszystkich tych miejscach, gdzie takie jednostki zostaną zlikwidowane, powstaną nowoczesne zakłady karne. Czyli jakby schemat wszędzie będzie podobny. Tam, gdzie likwidujemy małe, nierentowne jednostki z XVIII, z XIX wieku, często które leżą w centrach miast, trudne w ogóle z punktu widzenia bezpieczeństwa, w tych obszarach będą powstawały nowoczesne jednostki penitencjarne. I chcę państwu powiedzieć, że mamy bardzo ambitny plan, bo chcemy wybudować 5-6 nowoczesnych jednostek penitencjarnych w Polsce, najnowocześniejszych w Europie, w tym jedną taką najnowocześniejszą w Europie. Że kiedy przychodziłem tutaj do Ministerstwa Sprawiedliwości i otrzymywałem ten w odpowiedzialności cały ten system, to jedna z takich najważniejszych elementów probacyjnych, to znaczy system dozoru elektronicznego przestał działać. To znaczy no, zasądzano no, niemalże 4 takie wyroki miesięcznie, co powodowało, że system był całkowicie zdegradowany, a jest on nie tylko nowoczesny, efektywny, ale też niezwykle tani, ponieważ szanowni państwo, w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli ktoś odbywa kary w systemie dozoru elektronicznego, to ona kosztuje państwo 300 zł, a w systemie stacjonarnym kosztuje ponad 3000. I my to szanowni państwo, zmieniliśmy, odbudowaliśmy system dozoru elektronicznego. Dzisiaj możemy mówić już o nie tam 4 miesięcznie, tylko wielu tysiącach. I to nie wszystko. I dzisiaj chcemy państwa poinformować, że będziemy rozszerzać funkcjonowanie systemu dozoru elektronicznego. Wkrótce do Sejmu trafi ustawa, która będzie już kolejnym takim unowocześnieniem tego systemu. I teraz będziemy chcieli zastosować również system dozoru elektronicznego dla osób, w tej chwili można go stosować dla osób, które otrzymują wyroki do roku pozbawienia wolności, a my chcemy to rozszerzyć do roku i 6 miesięcy, czyli to jest kolejna duża grupa osób, która będzie mogła odbywać kary w systemie dozoru elektronicznego. Budujemy państwową wyższą szkołę więziennictwa. Więziennictwo, szanowni państwo, to jest formacja, która liczy w Polsce około 30 tysięcy funkcjonariuszy i stworzymy system, to znaczy, żeby stać się teraz takim pełnoprawnym pracownikiem służby więziennej, to trzeba będzie zdać obiektywny egzamin do takiej wyższej szkoły. Następnie w tej wyższej szkole więziennictwa będzie program szkolenia, który będzie w połowie oparty na doświadczeniach praktyków, a w połowie na teoretyków. W polskim państwie mamy wiele osób, które są specjalistami od resocjalizacji, kryminologii, kryminalistyki, psychologii i tak dalej. I chcę państwu systemów penitencjarnych i chcę państwu powiedzieć, że wreszcie te doświadczenia w pełni będą mogły być wykorzystane, kształcąc świetną kadrę oficerską. Państwo wiecie, że takie systemy często opierają się na ludziach i jestem przekonany, że ten system to jest prawdziwa rewolucja w służbie więziennej, ale dodatkowo, szanowni państwo, no chcemy sprawić też, żeby ta droga kariery była taką naturalną drogą przejścia z korpusu do korpusu i do korpusu, a nie tak jak jest w tej chwili, gdzie można żonglować tym no niemalże dowolnie. System w tej chwili nie miał takich mechanizmów kontroli i takich właściwych mechanizmów ewaluacji i dlatego tworzymy, szanowni państwo, Polski Instytut Kryminologii. W tym roku powstanie Polski Instytut Kryminologii, który będzie prowadził badania nad skutecznością pracy systemu penitencjarnego w Polsce. W tej chwili trwają już takie ostatnie prace, które szlifują ten system. Zbieramy kadrę i w tym roku będziemy mogli ogłosić Polski Instytut Kryminologii, który będzie jakby sprawdzał wszystkie obszary funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce i będzie wskazywał nowe kierunki, nowe trendy, które części działają,
więziennictwie, które nie działają, co można poprawić. Będzie prowadził badania porównawcze, komparatystyczne z innymi systemami penitencjarnymi i będzie wskazywał dobre rozwiązania. Szanowni Państwo, jak przychodziłem tutaj do ministerstwa, to pracowało najmniej więźniów w Europie, w Polsce, a dzisiaj już po ponad roku funkcjonowania programu Praca dla więźniów gonimy światową czołówkę. W tej chwili pracuje 32 tysiące więźniów w Polsce. Nigdy w historii III Rzeczpospolitej tyle więźniów nie pracowało, a może pracować około 45 tysięcy. I mamy takie ambitne zadanie, żeby pracowali niemalże wszyscy w ciągu najbliższych lat. W ciągu dwóch lat powstaje, mamy w tej chwili podpisywaną umowę na 15 hal produkcyjnych w zakładach karnych, gdzie będą pracowali więźniowie. Jednocześnie chcę Państwu powiedzieć, że w tym zakresie poprawiają się wyniki instytucji gospodarki budżetowej, które są takim jednym z najważniejszych narzędzi funkcjonowania gospodarczego służby więziennej, które mają na celu zatrudnianie i resocjalizację skazanych. Szanowni Państwo, jak te instytucje powstawały za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, to wynik finansowy tych instytucji to było minus 11 milionów. W tamtym roku mamy plus 11 milionów złotych. Co jeszcze? Szanowni Państwo, dodatkowo w ramach reformy systemu resocjalizacji. Służba więzienna jako nowoczesna służba pozyskała środki europejskie, ponad 130 milionów złotych na szkolenie więźniów. To będzie systematyczne, konsekwentne szkolenie skazanych w taki sposób, aby znaleźli pracę zaraz po ukończeniu odbywania kary i aby nie wracali do tego systemu, aby powrotność do przestępstw w Polsce malała. I też w związku z tym chcemy Państwu powiedzieć, że wprowadzamy pilotażowy program do Polski tak zwanego domu przejściowego, który pierwszy powstanie w Kaliszu. Dom przejściowy to jest takie miejsce, w którym skazany znajduje się pomiędzy zakładem karnym a wolnością. To jest tak, na 6 miesięcy przed końcem kary skazany żyje w takich warunkach, powiedzmy, pół otwartych, uczy się już normalnego życia i to daje dużo większą szansę po naszych doświadczeniach europejskich, które zdobyliśmy z innych państw Europy, to daje dużo większą szansę, że taki skazany nie wróci do przestępstwa. I Służba Więzienna jest jedyną formacją mundurową w Polsce, która po 1989 roku nie przeszła żadnej modernizacji. Udało nam się przygotować i przeforsować pierwszą ustawę modernizacyjną, która zmienia wszystko, jakby od uzbrojenia, po ubiór codzienny, po inne narzędzia, które są konieczne do funkcjonowania w systemie penitencjarnym. Wszystko to, szanowni Państwo, w ciągu najbliższych lat się zmieni i będzie absolutnie nowoczesne. No i ostatni taki etap, w którym też wiele się zmienia i który uważam, że jest bardzo istotny, mianowicie etos służby. To jest tak, że w Polsce często dzisiaj służba więzienna kojarzy się z tymi czasami PRL-u i słusznie minionymi, jak to niektórzy mówią. Przez to cierpi jej wizerunek, a my chcemy pokazać, jak ważnym elementem jest w systemie bezpieczeństwa państwa jest służba więzienna. Dlatego będziemy też w swojej pracy takiej edukacyjnej nawiązywać do etosu czasów Straży Więziennej w II Rzeczpospolitej. Ja chcę Państwu powiedzieć, że przypomnieć, będziemy o tym też przypominali jako formacja, że służba więzienna to była jedna z pierwszych formacji, którą powołał do życia marszałek Józef Piłsudski. Uznając, że jest to ważny element właśnie systemu bezpieczeństwa państwa.